Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z gry RTL Ski Jumping 2007 i mam nadzieję, że bardzo czekaliście na ten odcinek, bo ja powiem wam strasznie. Tak więc przystępujemy do pierwszego treningu w dniu dzisiejszym. Musimy oczywiście skoczyć pomiędzy tam dwoma odległościami. Tam było maksymalnie chyba 72 metry, więc tutaj nie mogę się wybijać znowu za mocno, bo później mam problemy, żeby w tym punkcie wylądować. Wiatr taki troszkę boczny nam wieje, ale generalnie nie powinno być takiej tragedii. Dobra, wybiłem się, lecę. O kurde. Nie, przecież ja to za daleko latam już. No przecież ja tutaj nawet na super się nie wybiłem i co? Ale kupa wam powiem. Już na samym początku przeleciałem tą odległość. Miało być maksymalnie 72 metry. Ja tutaj bez żadnego wysiłku 76 walnąłem. No ale to nic. Co my tutaj trenujemy? Weźmy oczywiście tutaj siłę wybicia, bo to jest dla nas generalnie najważniejsze, ale nie mam punktu, więc tutaj nic generalnie więcej dołożyć nie można. Czy tu coś skoczyło? Skoczyło tutaj dosyć trochę. No, BMI się obniżyło. Pewnie za niedługo będziemy musieli niestety, ale zatrudnić lepszego trenera. No bo... Bo ten już nam może troszkę nie wystarczać. Mamy tutaj puchar RTL Mix. Pierwszy turniej z czterech. Tego generalnie jeszcze w tym sezonie nie było. Aha, czy tu się da? Nie da się. Kurde, sorry, muszę trochę ściszyć komentatora. No ale dobra. 127 skoczyli. Chcesz brać udział? Nie chcę brać udziału. Mam nadzieję, że to nie jest seria KO. Nie, nie jest seria KO. Dobra, to jest. Jest tyle dobrze. To cóż, zaczynamy. Pierwsza nasza próba w dniu dzisiejszym. Powodzenia. No i takie. Takie sety wybicie. Ale żem poleciał! Wow, no nie no, skok był chyba dobry. 91 metrów i 118, to może nie tak tyle, bo tam skoczył 125. Ale generalnie dosyć dobry skok. Patrzcie, nowy rekord odległości, 91,5 metra. Wow. Jest dobrze. Zobaczmy. Tak, 121, David Blanke. Ale mamy szansę jeszcze, bo teraz musimy się trochę poprawić i może nam generalnie coś fajnego wyjdzie. 136, czyli tak muszę dalej skoczyć tak. No dobra, próbujemy. Pięknie lądowanie! Powinny być bardzo wysokie oceny. Tak jest, 133,5 metra. A to jest nota chyba, czy skok, bo teraz nie wiem. Skok jest 97. Okej, ale nowy rekord. Nowy rekord skoczni jest, zobaczmy. Jednego wziąłem, no drugiego nie miałem nawet szans wziąć. Ale generalnie mamy drugie miejsce, więc nie jest źle. Dobra. 4000 euro. Mamy coś tu znowu, jakiś kombinezon odblokowany, spoko. A teraz tak, czekajcie, mam tu 41 tysięcy. Zobaczmy z tym tenerem naszym tutaj. Ja mam tego chyba. Ale on generalnie to... No to albo ten... Albo ten jeszcze może być. Za 2600. No dobra, wezmę go, bo kurde, co innego. Muszę go wziąć. Zatrudnimy tego pana. Trening dodatkowy. Co najmniej 48 punktów. To z palcem... Z palcem w nosie to zrobimy. To generalnie jest proste. Punkty zdobyć nie jest tak trudno. Najgorzej jest właśnie między tą odległością, bo... Jesteśmy już na takim poziomie, że strasznie, ale strasznie daleko latamy w porównaniu do tego, co od nas oczywiście oczekują. Dobra, pyk, rozpędzamy się. Trochę mną porzucało. Aha, miałem zmienić ten, zaraz to zmienimy. 72, no to. To dobrze jest. Dostaniemy 40 punktów do treningu. Mam nadzieję, że oglądaliście ostatnie zawody w Wiśle, bo ja oglądałem naprawdę bardzo mi się podobało. Już nie mogę się doczekać na Zakopane.
które już w ten weekend. No i mam nadzieję, że Kamil znowu wygra, tak? Jak nie jeden, no to chociaż, jak nie dwa, to chociaż jeden konkurs. Bardzo, bardzo bym się z tego powodu cieszył. Zobaczmy, jak tutaj nasz trener, nasz nowy, zatrenuje nam tutaj. Cyk, cyk, ale poszło, patrzcie. Nawet dobrze, dwa punkty prawie zatrenował. To jest dosyć dużo. Teraz tak, co to jest? RTL znowu ten turniej. Smarowanie 80% prawie, dobra. Czy tu mamy tak, mamy 2600 i mamy, czekajcie, 2600 mamy i 1000 euro. Czyli 3600 zarabiamy, tak? Czyli to jest minimum drugie miejsce musimy mieć, żeby po prostu nam się to wszystko spłacało. No to wam powiem słabo trochę. Nie chcę brać udziału. 72, czyli tyle, ile skoczyliśmy w serii treningowej. Tylko teraz mamy wiatr trochę inny. No, zobaczymy. Muszę poprawić teraz wybicie. Ale żebym poprawił. Ile mamy? 72. No i dobrze. No i dobrze. Tyle, ile. Tyle mniej więcej, ile w sesji treningowej. Ale znowu nie wygrałem, znowu czwarte miejsce mamy, łocie panie. Tych dwóch jeszcze jestem w stanie jakoś wziąć, ale... Ale tego pierwszego chyba nie wezmę już. Jak co ją przedobrzył! Przedobrzyłem to. Przedobrzyłem to. Jakbym wylądował telemarkiem, oj, pewnie bym im wziął. Przynajmniej tego. Tak, mamy tylko czwarte miejsce, no i niestety, ale już trzecie miejsce klasyfikacji generalnej tego turnieju, także nie jest za dobrze. Tylko 2000 euro teraz. Dobra, weźmy trening. Oczywiście dodatkowy, co tu trzeba zrobić? Między 85 a 101 metrów. Dobra, no spróbujemy. Nie wiem, jak tu się wybić teraz, żeby po prostu dobrze skoczyć, czy przynajmniej w tym przedziale. Jednak te dodatkowe 40 punktów coś robi, tak? A bez nich to trochę słabo jest. No ale cóż. Się zobaczy. Już się nie wybijam na super teraz. Tak normalnie, żeby się tego wybić. No i znowu nie tak. Hej, stój. Nie, nie ten. Nie wywracaj się. 82 metry. Kurde. No coś jest nie tak, no coś jest nie tak, panie i panowie, no. 3 metry mi zabrakło teraz. Oj, 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 smarowanie, dobra. Czy my tu mamy jakiś sponsor? Zobaczmy, czekajcie, nasz sponsor. Nowe negocjacje, ile nam to płaci, tyle. Może coś więcej, co? O, pięknie, od razu więcej. Dobra, no to super. To chociaż tyle, weźmiemy to. Trzeci turniej z tej samej serii. Nie jest lekko, no powiem wam sam. Sam widzicie, no nie jest lekko, tak? Nie wiem, czy zobaczymy, czy zagramy sobie jeszcze jeden sezon później na tym samym poziomie, czy od razu przejdziemy do tego najwyższego. Zobaczymy. Ale to już zostawię waszym, jak gdyby waszej ocenie. Leć, Lukas, leć! Proszę cię, leć! Everything was correct, from timing to final ski position.
The spectators are enthusiastic and rightly so. I think it can be sure. No nie jest źle, ale tak jak mówię, cały czas nam tak trochę nam brakuje, cały czas. Let's have a look. Drugie miejsce, no dobrze. To teraz trzeba je utrzymać. 140. Jezus, 150. Ile on tam skoczył z Kubany? A completely new jump is to be built in the next few years. Really? What's going to happen to this one then? They'll blow it up. Whoops. Very nice takeoff. Nothing to criticize, am I right, Colin? Oh yeah, man. Who made the takeoff at the right? Powinno wystarczyć, wam powiem. A bit later, and he might have failed. Not today. That was great stuff. Excellent. Piękny skok. Ale to było chyba maksimum, na co było mnie stać. Tak jest. No niestety, z tym panem nie mamy szans, żeby wygrać. Chociaż nie no, w sumie dałoby się może go wziąć. Ten tutaj, ten turniej tutaj trochę zwaliłem. Bym tutaj z 5 punktów więcej bym miał. To byłaby szansa może. No ale jesteśmy na drugim miejscu, zobaczymy. Mamy ostatni turniej. Czy on już teraz jest? Plus 2 do motywacji, super. Tak, turniej ostatni jest przed nami. Dobra, co tu chciałem zrobić? Chciałem tu jeszcze jedną rzecz zrobić. Czekajcie, trening. Na razie tego nie będę trenował, tej siły wybicia. To musi tak zostać już. Tutaj sobie zatrenujemy kondycję i BMI. BMI też jest dosyć ważne. Trening dodatkowy. Co tu trzeba zrobić? Wylądować telemarkiem, więc to generalnie nie powinno być... Nie powinno być trudne, pod warunkiem, że nie bieje boczny wiatr. Cały czas zapomina, żeby zmienić tego komentatora, ale tutaj chyba się nie da w tym menu. Więc generalnie będzie musiało tak w tym odcinku zostać. No sorry. Telemarkiem trzeba wylądować, ale wieje boczny wiatr w prawo. Strasznie, strasznie wieje. Dobrze, jest super. Oj, nie ten. Był telemark, trochę mi odjechała narta, ale telemark był, więc generalnie powinno być zadanie zaliczone. Dobra, proszę szybko się wyłączać. Cyk, cyk, cyk. Samochody stoją, a ludzi nie ma, no. Tak jest, zakończone. Nie wiem, czy tu chyba BMI weźmiemy. Albo kondycję walnąć. A weźmy kondycję na maksa, przetrenujemy sobie. O proszę, jak ładnie poszła. O 3 punkty do góry, no i świetnie. A BMI sobie walniemy w następnym. Smarowanie jest, pięknie. Kasa nam spada, 37 tysięcy mamy tylko. Zobaczymy, ile będzie po tym turnieju. Today we're on the lookout for. I'm sure that not only fans of the British team will. Nie chcę brać udziału. 88, 84, 81. Ja cię kręcę, nie ma szans. Ale chyba wieje pod narty. Chyba tak średnio, dobra. A sigh of relief from his coach. A problem-free landing that should convince the judges. The score must be good. Otherwise, I'd be astonished. Dobry skok. W takich warunkach wam powiem dosyć dobre. 84 punkty. To nie jest źle. Ale zobaczymy, jak skoczą nasi rywale, bo to jest najważniejsze. Prowadzimy pięknie. I to jeszcze nad Kol Binerem. Ile punktów mamy przewagi? 8? Jezus, fajnie, jakby się tak udało to utrzymać. Musiał być tak, 186, tak? 180, nie, 180, tak, to albo się zmieni wiatr, albo oni tak kijowo skoczyli, 188, dobra. Spokojnie, spokojnie. Zabrakło mi. Zabrakło mi.
Kurde. Czemu tam ta kreska tak daleko była? Aha, bo to 160, no Jezus, ja się pomyliłem. 80 to 160, musi być powyżej 100 noty, żeby tak skoczyć. Nie było szans, no, bez szans. Ale mamy drugie miejsce w tym turnieju, także jestem naprawdę zadowolony. Zobaczmy, ile żeśmy na tym zarobili. Na pewno 4000 za miejsce drugie. A za cały turniej ile? Aha, w zawodach miałem, czekajcie, 3000, bo to za trzecie, dobra. I co, 2000 euro tylko za drugie miejsce, tak? O Jezus, ale ubogo. Ale ubogo na tym turnieju było. No cóż, teraz mamy nasz główny konkurs, Puchar Świata. Zobaczymy, jak to wygląda nasze terminy wyjazdów. Raz, dwa, trzy. Dobra, te trzy konkursy jeszcze na pewno w tym odcinku uda nam się rozegrać, to spokojnie. Tak. Aha, to może tutaj, dobra, to może do tego sobie to rozegramy. No to generalnie sobie zakończymy i co? I dostaniemy pewnie jakąś kasę, dobra. Tak, trening, oczywiście trening dodatkowy. Pomiędzy 86 a 98, no i nie wiem teraz, naprawdę nie wiem, jak się mam wybić, czy dobrze, czy niedobrze. Zobaczymy, wybije się dobrze, no bo jakbym miał znowu nie dolecieć, no to bez jaj. Cyk. Piękna zimowa sceneria w Czechach. Ależ to ładnie wygląda, naprawdę. O, pięknie udało się, w polu wylądowałem. A ten pasek nie był taki za długi, jak widzieliście. Ale udało się. Jest 87 metrów, więc generalnie powinno być dobrze. Tak jest, udało się. Wow, tylko metr różnicy, znaczy tylko metr przed tym. Dobra, BMI trenuję, bo mam strasznie słabe. O. Trochę się odchudziłem, dobra. Smarujemy, cyk, cyk, dobra. No i lecimy z kolejnym konkursem. Puchar Amatorów, piąty turniej. My jesteśmy tu chyba na czwartym miejscu w tym turnieju, poza podium. Czwarte to, jak wiecie, najgorsze miejsce, jakie może być, ale myślę, że uda mi się to jeszcze troszkę dźwignąć. Nie chcę startować w kwalifikacjach. 62 tylko, no tam mieli, serio? Co tak słabo? Chyba nie wszyscy skakali, albo nie wiem. To jest niemożliwe. Też tak 62. O, nawet. Jest, prowadzimy po raz pierwszy chyba. Było 124, tak? Kurde, ale skoczył dzik. 130. Nie skoczy tyle, nie ma szans. He has to be careful not to slide down the rankings. His timing at takeoff was especially awful. Fat chance of a good distance then. Nie, dlaczego wylądowałeś na dwóch nogach? Tak bym to wygrał. Tak bym to wygrał, spokojnie. Dostałbym co najmniej 10 punktów. No kurde, spokojnie bym ten konkurs wygrał, jakbym wylądował normalnie. 20 punktów więcej bym miał. Oj, byłbym drugi wtedy. Dobra, ale mamy moi kani trzecie miejsce, więc nie jest źle, tak? 4000 euro jest, świetnie. Sobie go coś zobaczyć, rynek trenerów, dlatego że...
O, ten jest dobry do odchudzania się. Ja tego na razie wezmę. Po prostu chcę się maksymalnie odchudzić jeszcze. Znowu 10 metrów różnicy jest, tak? No dobra, próbujemy. 78 minimum, a 88, taki przedział jest. Jest zielone światło, lecimy. Musiał przelecieć, no musiał przelecieć, bo inaczej by, bo przecież by nie mogło być inaczej, jakby nie przeleciał tego. Kurde, 1,5 metra za daleko. Jakbym to wcześniej wiedział, Boże. Ale widzicie, no strasznie ciężko jest to wyczuć. No czemu to nie może być minimum taka odległość, a nie musi być taki przedział, kurde. Jak tam mam skoczyć? No i super mnie to odchudziło, naprawdę, o jeden pen. O jeden, kurde, jedną dziesiątą. Dobra, jest konkurs. Puchar Świata Amatorów. Oh yeah. Welcome to our ski jumping competition in Engelberg, Switzerland. Let's see if the hill record... Today I have Colin Phillips at my side, who will give us first-hand information about... It's a very different... Oni mają tutaj trochę lepsze smarowanie, 83 nawet mają. Ale nie prosto na razie póki co nie stać, tak? Musiałbym wygrywać, by nie było stać. Ale nie umiem wygrać. His distances are virtually always around the Cape Point, or even further. Yes, I'll take that hat off to him. Great stuff. With this performance, he stays within the bounds of his possibilities, as opposed to satisfied with it. Yes, and rightly so. It can still be enhanced, but he can certainly live with it. Jest dobra na 81. Zobaczmy, którą nam to da pozycję. Thanks to pierwszą, ekstra. Mamy 5 punktów przewagi. Powiem wam tak, jest szansa, żeby to, jeżeli skończę tak samo jak w serii tej pierwszej, to jest szansa, żeby ten konkurs wygrał. Great. Superb. A very, very nice take. As if he had pushed the right button. No czemu ten pajac nie chce lądować? Już tak drugi konkurs mi zepsuł. Kurde, nie starczy mi. No nie starczy mi, zaś mi zabraknie jednego. Dwóch punktów może. Trzeci jestem dopiero, kurde no. The winners fans are cheering, but the skiers on the second and third place can be satisfied too. Masakra. Po prostu masakra. A czekajcie, zobaczmy tylko tam w tym sklepie jeszcze tu jedną rzecz. Maski. Nie wiem, którym ja maskę mam, chyba tą, tak? Jak sprawdzić, jaki mam sprzęt generalnie? Da się jakoś to sprawdzić? Co ja posiadam, charakterystyka? Narty mam takie, nie wiem jaki mam sprzęt, kurde, analiza. Nie to, nie to, rezultaty treningu. Może bym coś kupił, ale nie wiem co mam. Czekajcie. Narty nie, no może kask jakiś, czy kask coś daje, na pewno coś daje kask. Ten najdroższy, aha nie mogę, muszę mieć 8 poziom, no to na razie nie. To na razie nie. Te 25 tysięcy kask kosztuje, ja cię kręcę, to nie. Rękawiczki dają coś? Dają coś. A, posiadam już, dobra, czyli rękawiczki mamy, ok. Rękawiczki mamy, gogle, nie, buty. Aby zobaczymy wiązania jeszcze. O, wiązania mamy, takie te najdroższe sobie weźmiemy, cyk. Może coś to dam, da.
Różowe? Nie, takie sobie weźmiemy. Dobra. Kupmy sobie wiązania. A buty pewnie też będą drogie, nie? Czyli trochę będą buty kosztować. Tych nie mogę nawet. Mogę takie. A te posiadam, a to są trochę kijowe. To weźmy te. To weźmy te buty jeszcze. Dobra, trochę się obkupiłem. Zobaczymy, co nam to da. Jest trening, trening dodatkowy. Weźmy sobie 48 punktów. Dobra, to na pewno nam się uda osiągnąć. I zobaczymy, ile teraz uda nam się zbić jeszcze wagi. Jesteśmy w Finlandii, ok. Świetnie. No i dobrze jest. Jest dobrze. Jeszcze bym musiał mieć pewien taki dobry kombinezon. To by było fajnie. Może faktycznie ten sezon sobie zakończę. A sobie zrobimy albo na live, albo na czymś taki właśnie sezon jeszcze raz tutaj, ale żebym po prostu mógł się obkupić, że tak powiem. Dobra, jest 40. Super. Trenujemy tą naszą wagę. No, nawet dużo mi spadło. Także jest ekstra. Smarujemy narty. Konkurs jest? Jest. Turniej 69 Games. Czwarty z pięciu. Dobra. Nie wiem, na którym tu jest tym miejscu, ale zaraz zobaczymy. Colin Phillips, would you mind me saying that it's a stroke of luck in a certain way? Aha, no to nie wiem, dobra, to nie. This pool of high caliber athletes. Tu jest KO, no nie wierzę, dobra. A damy radę. Chyba aż tak źle nie będzie, żebym odpadł. You can do better, but at least czy się uda, czy nie? Zobaczymy. Powinno się udać. Mamy dosyć dużą tą notę. 82 i 7. Czy generalnie powinno być dobrze. Będziemy w pierwszej trójce na pewno. ...91 skoczył. Ja cię kręcę. Tak, ale pierwsze miejsce wśród przegranych, także nie jest źle. Trzecie miejsce tutaj. Jak on tak daleko skoczy? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja się tutaj dwoje i troje, a oni tak leci z Kubany. If he had paid better attention during the flight, he could have got an excellent result. But this is not enough. Ja bym jeszcze 4 punkty więcej, jakbym wylądował telemarkiem. Czwarte miejsce, kurde. Here are the final results for your information. I'd be glad to have you with us again next time. Tak jest ten drugi. Zostało mi jeden konkurs, tak? No, thanks to you too, Mark. Thanks for having me. Jeden konkurs został. Thank you everyone. See you next time. Blankę nie wezmę, ale ja myślę, że te drugie miejsce powinniśmy utrzymać spokojnie. Jakby się tak Blanka nie zakwalifikował, Jezu, ale byłoby fajnie. Jakieś punkty mamy tutaj. O, coś takiego zostawimy. Dobra. Jest dobrze. Tutaj oczywiście ceny. Jeszcze do popularności damy. Plus 2 motywacji. Nasz terminarz wyjazdów to jest co? To jest nasz ostatni turniej w tym odcinku. Także trening, cyk, szybciutko. 43 punkty, dobra, to będzie fajne. To jest generalnie do zrobienia, bez żadnego problemu, tak mi się wydaje. Chyba, że coś nie wypali znowu. Ale takiego scenariusza póki co nie zakładamy. Ok, lecimy, Lukas. Cyk, trzecia belka. Poszedł.
perfekcyjnie. A jest podparciem. Czemu tak? Coś mam problemy z lądowaniem ostatnio. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy za szybko ląduję, czy chcę po prostu ten skok za bardzo przeciągnąć. Muszę tak myszką tak. Dobra. Jeszcze raz biję mi sobie, zatrenuję, cyk. Zobaczymy, ile mi tu uda się jeszcze zbić z tej wagi. Aha, nie może być poniżej 2. Czyli poniżej 19 nie mogę mieć BMI, tak? 20 punktów. Będę miał krótsze narty, o Jezus, dobra. To mnie uszczęśliwili normalnie. Dobra. Próbujemy. Ostatnia skocznia, ostatni turniej, zobaczymy. Wszystko teraz się rozegra. Hello from beautiful Innsbruck. I have a special guest today. Colin Phillips, would you mind me saying that it's a stroke of luck? Tu jest KO chyba, to się skoczy. You're not participating in the competition today. No, no, I take it as a compliment. I would have liked to start myself, but it wasn't meant to be. This is the last competition day of that 49 games tournament. So let's see how it ends. No nie mogę wylądować normalnie, czemu? Co jest nie tak? Coś jest nie tak. Dopiero 13 pozycja. Łodzie, panie kochany. 65 skoczył, dobra. Looking at it from down here. There's a cafe up there, so we can go for a drink afterwards if you'd like. No, thanks. I'm glad not to have to go up there at all. Dobrze jest. Great landing. His many fans out there on the screens will be rejoicing. No, absolutely, Mark. Yeah. That looked really good. Excellent landing. Dobrze jest, 69. KO żeśmy wygrali. Zobaczymy, jak w konkursie głównym nam pójdzie. A czy jak będziemy mieli oczywiście w konkursie głównym w całej klasyfikacji miejsce? Słabo. 10 punktów prawie tutaj. Tutaj mniej. Dobra, musimy się poprawić. Przynajmniej dobrze, że już jest ten telemark. To już mnie trochę pociesza po prostu. Bo tak to... Jest! Zielone światło, ruszamy. Pięknie, o to chodziło, beautiful! Spokojnie, tak, lekko! Ale nota 97, oj, oj, 9. Pięknie, o to chodziło. To jest to. Czemu tak zawsze mi nie wychodzi? Teraz tak miękko wylądował sobie, tak, tak mięciutko sobie wylądował, chłopak. No i proszę, mamy trzecie miejsce, można? Można. Three winners of the day, cheered by the crowd. Next time things can turn out quite differently. No, drugie miejsce udało się obronić, tak więc. O, tutaj mała różnica, patrzcie. Skubany, jakby mnie wziął. Dobra, zobaczymy, ile tutaj udało nam się zarobić w tym konkursie. Tak, 300 za trzecie miejsce, ok. I tutaj mamy kolejne 2000, czyli też taki turniej ubogi. Okej, moi kochani, tak więc tym odcinku, bo to było na pewno, oczywiście wam dziękuję za uwagę, jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku właśnie serii RTL Ski Jumping. Trzymajcie się, do usłyszenia, hejos!